Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Kolor i Kropka Scrapbooking. Mam na imię Ania i dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować album dla dziecka. Jest to duży album, jak możecie już widzieć. W zasadzie na zdjęcia z pierwszego roku życia dziecka. I jest to album w miękkiej oprawie, mięciutki. I karty. Kart jest 5, natomiast one są grube, sztywne. Są zrobione z birmaty, nie z papieru dla odmiany. Album prezentuje się tak. No, jest spory. Mam nadzieję, że mi się uda Wam go pokazać. Jeżeli chodzi o okładkę, jest dość prosta. Generalnie album jest mięciutki. Pod materiałem jest owata. Materiał dostosowałam, jakby jeżeli chodzi o grafikę, do papierów, które są użyte w środku. A są to papiery od Craft and You Design Baby Party. I tam akurat motyw przewodni to słonik, w związku z tym tutaj też się pojawia słonik. Delikatny napis wskazujący, że to album. Tutaj kilka warstw papieru, między innymi papier bazowy w takim kolorze ecru. Zamykanie albumu na podwójną wstążeczkę, też właśnie w takim kolorze ecru. Jedna taka półprzeźroczysta, w kropeczki, paseczki. I druga satynowa, również w takim kolorze zbliżonym do bazy albumu. Także tak się prezentuje album. Z tyłu również jest prosty, czyli sama jakby sam materiał. I jest to album, tak jak mówiłam, dla malucha. A z racji tego, że akurat dzisiaj mamy Dzień Dziecka, to chciałabym wszystkim dzieciaczkom życzyć spełnienia wszelkich marzeń, uśmiechu każdego dnia i kolorowego życia. Natomiast, co mamy w albumie? W albumie mamy dużo rzeczy, dużo się w albumie dzieje. Oprócz tego, że główne papiery, które używałam, to papiery Baby Party, z kolekcji Baby Party, to dodatkowo użyłam tutaj kilku arkuszy od Craft Sensation. To jest między innymi na przykład ten arkusz, który i ten chyba też, które troszeczkę mi tutaj wchodzą w tą kolorystykę i grają właśnie z tą jakby kolekcją podstawową, którą użyłam w albumie. I co my tutaj mamy w odróżnieniu do innych albumów, które gdzieś tam były prezentowane na kanale? Na pewno to, że tutaj jest trochę więcej dekoracji, trochę więcej się dzieje, trochę jest bardziej ten album 3D, no już oczywiście pomijając miękką okładkę. Mamy dużo elementów, mamy elementy wycięte z kolekcji, mamy elementy wycięte z wykrojników, z dziurkaczy brzegowych, mamy gdzieś tutaj, o, nie, ten jest, to jest wykrojnik, natomiast dziurkacze brzegowe gdzieś się pojawiają przy klapkach albo przy kieszonkach, przy ozdabianiu kieszonek. Mamy tutaj na przykład sznureczki, elementy drewniane typu takie guziczki w różnych kolorach, które nam wykańczają te sznureczki. Mamy napisy, tutaj też element wycięty z wykrojnika. No, troszeczkę się tutaj dzieje, ale starałam się, żeby to było naprawdę takie mocno wyważone. Także czekam na Waszą opinię. I co mamy na pierwszej stronie? Na pierwszej stronie mamy takie zamykanie na sznureczek. Jakby to serduszko jest przymocowane do koperty, która nam się tutaj otwiera. Tu mamy piękną grafikę. Aha, jeszcze też się pojawiają w albumie cyferki, które oznaczają miesiące. Czyli tutaj mamy pierwszy miesiąc i Witaj na świecie. I miejsce na zdjęcie. Tutaj mamy kopertę, ona jest kwadratowa. Tutaj się zmieści sporo zdjęć w tej kopercie i ona jest w takim kolorze brudnego różu, ale ona jest taka troszeczkę jakby perłowa. Ona, jak się na nią patrzy z bliska, to ona się troszeczkę delikatnie mieni. I tutaj naprawdę tych zdjęć się sporo zmieści. I po otwarciu mamy, zobaczcie, stronę, gdzie możemy sobie tutaj dowolnie wkleić zdjęcia. Tutaj właśnie jest ten dziurkacz brzegowy. I tutaj miejsce również na wklejenie zdjęcia w pionie bądź w poziomie. I tu jest element akurat, który nie jest do końca podklejony, także spokojnie tutaj możemy sobie włożyć zdjęcie. Powiem Wam szczerze, że na początku chciałam wykonać album z tych papierów.
Nie wskazując, czy jest to album dla dziewczynki, czy dla chłopca, jednak ostatecznie postanowiłam dodać trochę tego koloru łososiowego, tego brudnego różu, który mi bardziej pasował jednak do albumu dla dziewczynki i jakby później też zobaczycie, napisy są już tak dobrane, że wskazują ewidentnie, że jest to album dla dziewczynki. I tutaj mamy kolejną stronę, która również się zapina właśnie na sznureczek, na ćwieki. Też ćwieki pojawiają różnego rodzaju, kółeczka, które nam wykańczają te poszczególne klapeczki. Tutaj mamy akurat element wycięty z jakby papieru z kolekcji, pięknie docięty do motywu kwiatowego. Kilka elementów tutaj wklejonych dla dekoracji. I tutaj możecie zobaczyć właśnie między innymi też dodatkowo jeszcze kwiaty z famiranu, które są takie 3D i one też tutaj tak fajnie wychodzą jakby nam z tej kolekcji, z tych papierów, z tego albumu. I po otwarciu mamy klapkę i napis już z nami, delikatna dekoracja i miejsce na wklejenie zdjęcia w poziomie. Tutaj mamy kolejną klapkę, również na zdjęcie w poziomie, tym razem ona jest wklejona i ozdobiona dziurkaczem brzegowym. Natomiast tutaj nam się pokazuje kieszonka. Tutaj tej kieszonki możemy sobie włożyć zarówno zdjęcia na matach. Tutaj mamy akurat metryczkę, którą zrobiłam specjalnie właśnie na potrzeby tego albumu, gdzie możemy sobie wpisać imię, datę, wagę, wzrost oraz miejsce urodzenia dziecka. Też tu się pojawia taka wstążeczka w takim kolorze beżowym. Ona też się pojawi też później w albumie. Te wszystkie zamykania starałam się robić w taki różnoraki sposób, tutaj akurat za pomocą elementów wyciętych z wykrojnika. Taka serwetka. I na kolejnej stronie mamy miesiąc trzeci i również zapinanie na sznureczek, tym razem zielone serduszko. Powiem Wam, że bardzo fajne te elementy, leciutkie, ale też fajnie mi tutaj pasowały do tej kolorystyki, która się pojawia w papierach skrapowych. I tutaj znowu zamknięcie na tą serwetkę, kilka elementów, ćwiek. Tym razem tutaj nie mamy kółeczka, a mamy po prostu element wycięty z kolekcji, czyli kwiatuszek. Klapka do góry, możliwość wklejenia sobie zdjęcia w pionie. I mamy tutaj klapeczkę z piękną grafiką. Mnie naprawdę w tej kolekcji przekonała zarówno kolorystyka, bo ona jest też taka troszkę nietypowa, bo jest dziecięca, ale nie niebieska i nie do końca różowa. Bardziej bym powiedziała taka neutralna. Chyba przez ten kolor żółty, który się tutaj gdzieś pojawia, o, który tak fajnie no, dodaje tego czegoś właśnie w tej kolekcji. Myślę, że bez tego koloru ta kolekcja byłaby no, taka bardzo stonowana i bardzo taka chłodna. Tutaj mamy klapeczkę, możemy sobie wkleić zdjęcie w poziomie, a tutaj mamy książeczkę odwróconą i dwa miejsca na zdjęcia. A pod spodem wielka kieszeń, gdzie też możemy sobie, zobaczcie, wrzucić zdjęcia. I tutaj akurat klapeczka ozdobiona dziurkaczem brzegowym. Zamykamy. I na kolejnej stronie kolejne zapięcie na sznureczek. Myślę, że ono, powiem Wam szczerze, nie jest aż tak kłopotliwe. Chociaż wydawało mi się, że tak właśnie będzie. Natomiast jest całkiem ok. Tutaj mamy, zobaczcie, możliwość włożenia zdjęć luzem albo właśnie na matach. Napis słodka. Też tutaj element wycięty z jednego z arkuszy z kolekcji, docięty. I to jest akurat papier taki bazowy od Craft Sensation. Po otwarciu mamy jakby ciągłość arkusza. Fajny element ze słonikiem, kieszeń. Tutaj mamy akurat taką bogatszą dekorację, zobaczcie, z tymi kwiatuszkami i czwarty miesiąc życia dziecka. Kolejny ćwiek, tutaj też te ćwieki są naprawdę bardzo fajne i tak nadają takiego uroku, jeżeli chodzi o zastosowanie w albumie. No i oczywiście możliwość włożenia sporej ilości zdjęć. Na kolejnej stronie mamy z kolei bellyband. Bellyband, na którym znajduje się, zobaczcie, tu jest takie zamykanie w formie zdjęcia takiego tutaj też z kwiatuszkiem,
ze słonikiem wklejonym na magnes. Pojawia nam się piąty miesiąc i tutaj szczęście i możliwość wklejenia naprawdę sporej ilości zdjęć, akurat połówek zdjęcia 10 na 15 cm. Także spokojnie możemy sobie tutaj wkleić jakąś mniejszą sekwencję zdjęć. A pod spodem, pod bellybandem mamy książeczkę, też z tym pięknym konikiem, gdzie możemy sobie wkleić zdjęcia, możemy coś napisać. Maty, zobaczcie. Śliczna mata z tym słonikiem, dodatkowe elementy koronkowe wycięte właśnie z wykrojników. No i mata kolejna. Także bardzo fajne takie elementy ozdobne, które ja bardzo lubię stosować w albumach, bo one tak troszeczkę urozmaicają album. I bellyband ozdobiony właśnie dziurkaczem, nie dziurkaczem, przepraszam, bo to nie jest dziurkacz brzegowy, tylko to jest wykrojnik brzegowy. Wykrojnik brzegowy. I na kolejnej stronie, przechodzimy na kolejną stronę i tu mamy znowu, to jest akurat karta z kolekcji wycięta, też tutaj ozdobiona, mamy szósty miesiąc, kruszynka, elementy wklejone, które tutaj nam jakby tworzą kompozycję. No i co my tu mamy? Pierwsza klapka do góry, druga klapka, zdjęcia, no, miejsce na zdjęcia w pionie, piękne papiery, kieszeń, elementy wycięte z wykrojników, skarb i mata ozdobiona akurat, cały nasz świat z pięknymi elementami z kolekcji i z wykrojników. Także bardzo, naprawdę ciekawa kolekcja i naprawdę bardzo fajnie się z nim pracowała. Myślę, że dość bogata, także zobaczcie, ten album jest dość spory, więc gdyby ta kolekcja była nudna, to ten album myślę, że też byłby nudny. I tutaj z kolei mamy stronę, gdzie mamy dużą kieszeń, zobaczcie, zapinaną na takie trzymadełko, ozdobioną elementem z kolekcji, z wykrojników. Tutaj mamy lekką kompozycję 3D, miesiąc siódmy, kochamy Cię najbardziej na świecie. I tutaj akurat mamy włożoną matę z napisem Śpiąca Królewna. Możemy oczywiście tutaj do tej kieszeni sobie schować większą ilość zdjęć. Na kolejnej stronie znowu mamy takie zapinanie na sznureczek. Również jakby element taki, który nam umożliwia zapięcie, trzyma nam jakby te klapki. Również wzbogacone o taką kompozycję 3D z różnych elementów. I co my tu mamy? Kolejny fajny ćwiek w kolorze musztardowym. Napis maleńka, delikatna dosłownie kompozycja. Możliwość wklejenia zdjęcia w pionie. Tutaj zobaczcie, mamy trzymadełko, w związku z tym możemy sobie to wyciągnąć w prawo i mamy miejsce na wklejenie większej ilości zdjęć. I dodatkowo mamy jeszcze tutaj klapkę, obydwie nie wzbogacone o takie wykończenie z dziurkacza brzegowego. No i piękna grafika. I tutaj również możemy sobie włożyć zdjęcie, ale niekoniecznie. Możemy sobie po prostu tą grafikę zostawić. I na kolejnej stronie mamy również klapeczki, ale tym razem zapinane na takie serduszko, które jest również na magnes z mini dekoracją i dziewiąty miesiąc na tej pięknej wstążeczce. I pokazuje nam się karta z kolekcji. Ten cudowny wózeczek ze słonikiem. I tutaj mamy miejsce na umieszczenie zdjęcia w pionie. Tu nam się pojawia klapka, nasza córeczka, kilka elementów wyciętych z wykrojnika. Kolejna klapeczka. I kolejna. I piękna grafika ze słonikiem. Również miejsce na wklejenie zdjęć. I na kolejnej stronie znowu zapinanie na sznureczek, kolejny element, serwetka wycięta wykrojnikiem,
która nam tutaj umożliwia przytrzymanie tych klapek. Dekoracja tutaj, kwiatuszki i elementy doklejone i miesiąc 10 z napisem cud i możliwość wklejenia zdjęcia w poziomie. Tutaj mamy trzymadełko w postaci tej wstążeczki, piękna grafika i miejsce na wklejenie kolejnych 2 zdjęć, a za książeczką mamy miejsce na wsunięcie mat bądź zdjęć. I zamykamy. I kolejna strona. Tym razem mamy taką kieszonkę narożną. Tutaj z taką dość bogatą kompozycją. Ja może Wam akurat tą jedną przybliżę, pokażę, jak ona wygląda. Ona zdecydowanie odchodzi, zobaczcie, od tej strony. Jest no taka mocno 3D. Troszeczkę się świeci w tym albumie, ale niekoniecznie. I tutaj akurat, słuchajcie, mamy właśnie tą kieszonkę narożną i kopertę. I teraz tak, żeby ta koperta nam tak nie sterczała, to tutaj blokujemy ją właśnie matą. I na tej macie mamy mini kompozycję z elementów takich dekoracyjnych, 100% miłości, miesiąc 11. No i piękna grafika, to jest akurat też karta z kolekcji. Tutaj możemy sobie włożyć oczywiście zdjęcia, natomiast za kopertę również sobie możemy włożyć jakieś mniejsze zdjęcia, czy jakieś maty. I kolejna strona, w zasadzie już ostatnia, to jest strona okładkowa, która zamykana jest właśnie na taką książeczkę. Ja już od razu Wam powiem, że film możecie obejrzeć, jak robiłam tą książeczkę na Instagramie. Ja Wam tutaj też podlinkuję w opisie do filmu. Link podam i będziecie mogli zobaczyć, w jaki sposób powstawała ta kartka. I to jest kartka, którą możemy naprawdę wykorzystać na życzenia, wręczając ten album po prostu rodzicom dziecka. Z takim fajnym shakerem, naprawdę bardzo elegancko się prezentuje i te kwiatuszki też robią robotę, tak na dobrą sprawę, w całym albumie, zarówno na tej karteczce. I ta karteczka jest na magnes. I co my tu mamy? Mamy klapeczkę, masz już rok. Fajny element wycięty z kolekcji, z balonikami. I tutaj klapka do góry, czyli zdjęcie w pionie. Tutaj mamy numer, liczbę 12, czyli 12 miesiąc. No i te piękne karty z kolekcji. Chciałam ich jak najwięcej w tym albumie wykorzystać. No i one tutaj się gdzieniegdzie pojawiają. I po otwarciu mamy kieszonkę, gdzie również możemy sobie przechowywać zdjęcia. Klapki się oczywiście zamykają na tą karteczkę. Także tutaj nam się wszystko solidnie w albumie trzyma. Słuchajcie, ja już dzisiaj zapraszam Was w ogóle na wszelkie filmy, które będą się pojawiać w czerwcu, szczególnie w czerwcu, bo jest to miesiąc dla mnie dość wyjątkowy. Na pewno się dowiecie dlaczego. Już niebawem. Ja już Was serdecznie zapraszam, bo na pewno będzie wiele niespodzianek. No i mam nadzieję, że ten czerwiec będzie naprawdę takim fajnym miesiącem, mocno urozmaiconym, jeżeli chodzi o tematykę filmów. Ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie filmu, za to, że w ogóle jesteście ze mną, że wchodzicie ze mną w interakcję. Ja się strasznie z tego cieszę i bardzo Wam serdecznie za to dziękuję, za Waszą szczególnie obecność. Mam nadzieję, że albumik Wam się podoba i dacie znać w komentarzach, co o nim sądzicie. Ja dzisiaj się z Wami już żegnam i zapraszam Was na kolejne filmy. Cześć!